A nie, nie to miało być, przepraszam. Miało być to, czyli będzie czarny ekran, z którego się pojawi... obraz. Najbardziej bezwartościowe materiały, chociaż urozmaicenie, bo zamiast głupiej gry będzie widok z kamery. Rozpakowanie, tak? W ramach tego, być może dużo z Was nie wie, ale współpracuję z firmą robiącą karty, z polskim oddziałem. I to jest cała historia. Żeby nie było wstydu przed kolegami, no to ten, wymieniam kartę na model tegoroczny. Więc to nie jest tak, że ten, że ją sobie kupiłem. Okej? Okay. Że mogli dać ci 90. Absolutnie. Ja jestem na etapie 1080p. 144 klatki, więc mi to wystarcza. Okej? Okay. Więc jak ktoś ma jakieś pytania, to... po to jestem, że mogę teraz na nie odpowiedzieć. Tak wygląda pudełko. Jest tak. Moment, nie mieści się w kadrze. Teraz. To jest nazwa rodziny obecnej, Ampere. Nie wiem, to jest ARK, powiem szczerze. Że jest, wspiera ray tracing, DLSS, tak, 3080. Jest ankieta historyczna. Architekt Archon. Architektura to jest, dziękuję, takie, myślałem, że coś bardziej skomplikowanego. Czy jestem typem człowieka, który zbiera... Nie, ja to zaraz wyrzucę. Jak ktoś chce pudełko, to możemy się zgadać. Producent. I obróciło. I tu pewnie są jakieś reklamy fajnych gier. Zobaczmy, co jest. Czysto miedziana płytka. I heatpipe, czy jakieś odprowadzacze ciepła. Wzmacniają rozpraszanie ciepła. Chłodzenie ekranowe, co to znaczy? Rozszerzony heatsink, odpływ ciepła. OK. Jest ochronna metalowa płytka z dołu. I są światełka RGB Fusion 2.0. To jest poważna sprawa. I co ma? 3 DisplayPorty, 2 H. To jest news w ogóle. Jak ktoś nie wie, kiedyś Nvidia wspierała VR-owy USB typu C i nawet nie wiedziałem, i to porzucili. Na tej karcie nie macie już USB-C. To zdechło. W sumie spoko, no bo chcemy, żeby VR był bezprzewodowy. Ale jeden porcik USB-C mniej. No i tyle, no zobaczmy, co z niej wyjedzie teraz. Ktoś ją otwierał już przede mną, pewnie. Sprawdzali, żebym zbyt dobrej nie dostał. Zaraz. To jest jakieś oznaczenie, jakaś karteczka. Boję się, co ona oznacza. Że poczta sprawdzała. Tak, urząd celny sprawdzał. Uwaga. Złą stroną oczywiście. Uwaga, obrócę. No i co, otwiera się od spodu, tak? Ostrość. Tu jest szybki poradnik. O, czemu nie jest ostro? Halo, kamera. Kamera straciła wzrok. Co jest? Okej. Nie chciała wyostrzyć. I tu mamy co, że jest mini DisplayPort. To chyba znaczenie portów, żeby ktoś wiedział, a nie co jest w środku. Nigdy tego nie czytam, ale ponieważ robimy takie coś, to... No i to tyle chyba, nie? W środku jest karta. Jest jeszcze w tym... w folii, to jest ważne dla wielu tych. Ma 3 wiatraczki. Że jest duże. No, jest duże. Dlatego ciężko je do laptopów wstawić. To jest problem.
O, proszę, proszę, jest pieczęć. Uwaga. Że jest gigabyte kwalifikacje. Sekundę. Żeby się dało potem zamknąć. Trochę urwało, ale to nic. Hej. Czasami elektronika ładnie pachnie. Jakąś linią produkcyjną. Próbka inżynieryjna, tak. Oznaczenia. To, myślałem, że to jest tłoczone, ale to jest niestety grafika. Tak, czy to jest tłoczone? Moment. Ten cień to jest mindfuck. Z mojego punktu widzenia wygląda, jakby ten cień się ruszał, ale się nie rusza. Świetne złudzenie optyczne. To jest jedna z ciekawszych rzeczy. Znaczy, co tam nie ma, że Myrolo ma dalej GTX 660. Kurde, Myrolo, no możemy coś zrobić, jak... Bo to jest problem z pomaganiem ludziom, bo potem wszyscy będą chcieli mieć takie, tak? Tak idziemy w stronę komunizmu, który... Tak? No, różne zdania są podzielone ekspertów. Można by Myrolu pomóc, tak, żeby nie było mu przykro, ale potem przyjdzie jego kolega i powie, że też chce. Chłank się, że ma 650. Co zrobię ze starą? Na razie siedzi, nie? Na stówie jest ładny design. Podoba mi się ta plastikowa. To jest ciekawy materiał. Z jakiejś śmiesznej jakości plastik. Śmiesznej w sensie, że coś w nim jest. Nie znam się na plastiku niestety. Jest miękki, lekki. Ciekawe. Że wiatraki są karbowane. Są. Nie wiem, to jest lans, tak? Fat Skeleton ma Radeona. Ważne, by plastiku psom nie dawać. Tak, i czekolady też nie. Może to jest czekolada właśnie. Więc ja ją na razie wkładam. Mi się wydaje, że jutro, pojutrze ją włożymy do komputera. Jutro mam dzień normalny. Jutro można coś zrobić w końcu sensownego. Tak? I wtedy będziemy cały dzień siedzieć w blenderze. Nie lepiej byłoby sprzedać 380, skoro jest tak mało rzeczy za wydajności. Nie mogę, to jest akurat, to jest tak jak z Ojcem Chrzestnym, tak? To jest karta w ramach współpracy, więc to jest, ona dużo nie zmienia, natomiast to nie jest coś jak wynagrodzenie, o, w ten sposób. No i tyle, bo tam chyba jest ciekawy, legalnej współpracy, bardzo ładny Mobius teraz. Mamy materiał trwający 8 minut. Bezsensownie długo. I ten. Zamykamy go.